Jedziemy teraz na terminal, gdzie ten rzepak z tego filmiku jest przeładowywany na ciężarówki. Na polskie ciężarówki. Jeszcze mamy jakieś, nie wiem, 2 km. Zaraz będziemy. No i dojeżdżamy do terminala przeładunkowego. Kolejnego w lesie. Tak, bogaty las. Dobra, i dojechaliśmy do terminala przeładunkowego. O, tam widać. Tam już kurwa coś na torze. Tam coś ładuje, już dokładnie. Czekaj, czekaj, bo nie uchwyciłem. A to będzie trzeba w nocy podejść. Tak, już tam ciężarówki ładują. Są ciężaróweczki, są pociągi. Idzie przeładunek. Idzie przeładunek. Na polski ciężarówki zapach idzie. Tutaj się gdzieś zatrzymuj. Trzeba powiedzieć, że bez plomb. Czekaj, tu coś dymi, zobacz. Czy tutaj się zawrócić? Zawrócimy się zaraz. No. Tu nagram, ok? Nie, ja sobie pani nie życzę. Ale ja wiem, że pani sobie nie życzy. Możemy tam wejść, czy nie? Nie. Aha, dobrze. Bo jest też stary towar z Ukrainy, co? Proszę pana, ja nie będę się na ten temat opowiadała. Okay. W tym momencie, jeżeli pan to udostępni. Udostępnię, już pani informuje. Dobrze, to sprawa oczywiście będzie skierowana do. Dobrze, dobrze. Dziękujemy, do widzenia. Miłego dnia. Patrzcie, co tutaj się dzieje. PKP Cargo. I to, co było rano udostępniane odnośnie rzepaku. Co się dzieje z tym rzepakiem? Lokalizacja będzie pod filmikiem. Do Rochuck. Tutaj jest to miejsce, gdzie byliśmy z rana, gdzie patrzyliśmy w wagony, jak rzepak jest zwożony. Tutaj są wagony wysypywane rzepaku i wszystko jest to ciężarówki. Zaraz podejdziemy, pokażemy wam, jaka jest rejestracja ciężarówek i dokąd one jadą. A tutaj jest ciężarówka. Augustu! Jest pan Pumacha. To jaka dobra, ale pana. Pomacha pan! Pomacha pan! Gdzie to jedzie? Wyjdzie pan do nas na chwilę! A, nie może pan, dobra. Tam teraz leci rzepak, ale na torach to jest kumaty. To będzie wiedział, co leży. Kukurydza. Dobra, wracamy, bo już tutaj trochę niebezpiecznie się robi. Dawaj, dawaj. Dobra, jadą karki, patrzcie od tej pani blondynki. Widzę. Czekaj, czekaj, jeszcze dawaj. Dawaj, karki na stronie. O. Będzie pościg? Będzie pościg. No. Jadą za nami. Dobra, jedź na protest. Tam nam nic nie zrobią. Uważaj na dziurę. No, na dziurę. Powoli, co oni zrobią? Jedź powoli. Patrzcie na to. Dalej nas gonią. Tutaj koledzy też jadą za nami. Dzwonią od razu i teraz niech schodzi jak najszerzej. Komuś zależy, żeby te filmiki nie wyszły na jaw. Mamy jeszcze, nie wiem, ile, 3 km? No, coś takiego. Do protestu, to tam jak dojedziemy, też będzie wszystko ok. Otwierajcie protest, bo my wjeżdżamy od razu w środek. Puśćcie nam tam, gonią nas. Nie. Naprawdę, nie, no z przodu idziemy, naprawdę. Naprawdę mówię. Audi na BH? Mamy jeszcze 2 kilometry jeszcze mamy. Powiedz, że BH i niech nas puszczają. Dobra, no.